Witajcie, smakosze! Dzisiaj do obiadu zrobię surówkę z białej kapusty. Jest bardzo smaczna, prosta i szybka w wykonaniu, a przy tym pasuje do wielu różnych dań. Główne składniki to kapusta biała i marchewka. Jeśli ktoś lubi, może dodać także cebulę, ale ja dzisiaj ten składnik pominę. Do poszatkowanej kapusty i tartej marchwi zrobię sos. Soku z cytryny, octu winnego i majonezu. Doprawię go do smaku cukrem pudrem, solą i pieprzem. Zapraszam do obejrzenia filmiku, a przepis jak zawsze umieszczam w opisie filmiku. Mam tu białą kapustę. Jest ona dość młoda, więc dosyć miękka. I teraz ją poszatkuję. Przy głąbie już są takie liście twarde, więc wydaje mi się, że to już można spokojnie odrzucić. Poszatkowaną kapustę wrzucam do miski. Lekko ją posolę i wymieszam. Dzięki temu ta kapusta zmięknie. Posoloną kapustę odstawiam. Przygotuję teraz sos. Do miski wyciskam trochę soku z cytryny. I dodaję pół łyżeczki cukru pudru. Mieszam, aby się cukier rozpuścił. Cukier jest rozpuszczony, więc teraz dodaję łyżeczkę octu winnego. Jest to ocet jabłkowy. I dodaję dwie spore łyżki majonezu. I dokładnie mieszam. Gdy sos jest już gładki, doprawiam go do smaku pieprzem i solą, ale soli już niedużo, bo przecież posoliłam kapustę. Widać, że kapusta puściła sok, więc na pewno zmiękła. No i teraz do niej ścieram na tarce marchew. Tej marchwi nie trzeba zbyt dużo, więc ja starłam mniej więcej 3/4 tej marchewki, którą sobie przygotowałam. I teraz do kapusty i marchewki dodam przygotowany sos. I dokładnie wymieszam, aby sos pokrył marchew i kapustę. I gotowe. Dzisiaj surówkę z białej kapusty podaję do kotleta schabowego, ale ta surówka pasuje też do pieczonego kurczaka, różnych innych pieczeni czy smażonych ryb. Świetna, delikatna, słodko-kwaśna, idealna do dzisiejszego obiadu. Polecam więc wszystkim smakoszom zrobienie takiej surówki i wszystkim życzę smacznego!